Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z The Crew 2. Będziemy sobie ogarniać nową aktualizację, w skład w której wchodzi na przykład sobie ten samochód. Jest to Lamborghini Veneno. Zobaczcie, co ma na dachu, jakie ma malowanie. Tak, teraz mamy policję w The Crew 2, ale nie do końca taką policję, jak mieliśmy w The Crew 1, gdzie mogliśmy ścigać innych graczy i grać tak bardziej PvP. Tutaj policja służy do czegoś, co się nazywa Motorflix The Chase i mamy tutaj szereg różnych nowych misji i zadań. Zróbmy sobie jedno zadanko. Do tego pierwszego chyba będziemy potrzebowali, tak, w ogóle tutaj potrzebujemy mieć samochód z tego najnowszego dodatku, ale tutaj dostajemy chyba jakiś wypożyczony. Jeśli nie będziemy mieli odpowiedniego samochodu kupionego, czyli samochodu z tego dodatku, no to wtedy nie będziemy mogli wziąć udziału w tym, nie? I naszym zadaniem jest tutaj ścigać przestępców, rozwalać ich właściwie. Zobaczcie, jak to wygląda. Ich jest rozwalić na początku bardzo łatwo, ale później ten poziom trudności oczywiście będzie się zwiększał i chyba przeciwnicy będą bardziej odporni na nasze ataki. W każdym razie w konkretnym czasie musimy zniszczyć 8 sztuk. 8 tych ludzi. 8 tych pojazdów. I zobaczcie, one się niszczą tak jak te samochody z derby, nie? Ja już miałem dostęp do tego trybu we wczesnej wersji The Crew 2. Hops. I trochę sobie tutaj pojeździłem i ogólnie trzeba przyznać, że ten tryb jest taki, no, dosyć prosty, nie? Na początku. Później może ten poziom trudności się zwiększa. Jeszcze tego nie sprawdzałem, nie wiem jak bardzo trudno będzie później. W każdym razie na początku jest bardzo łatwo. No i tutaj bardzo ubolewam nad tym, że jednak nie ścigamy się z tymi prawdziwymi graczami, że szkoda, że to nie jest tak zrobione jak w The Crew 1, że mieliśmy, że ktoś tam zabierał jakiś, powiedzmy, łup, gdzieś tam jechał, a my żeśmy go gonili przez tam jakąś część mapy. To było tak, tak niesamowite, tak mi się to podobało w The Crew 1. Podobało mi się to na tyle, że jestem w stanie przeboleć tę gorszą grafikę, gorszy sposób prowadzenia samochodów i wskoczyć sobie do The Crew 1 i po prostu od czasu do czasu pościgać się z przestępcami prawdziwymi ludźmi. A tutaj mamy do dyspozycji boty, które no są, bo są i wiecie, łatwo jest ich dogonić, oni się gdzieś tam tak sztucznie przed nami odradzają, że niby tam bank okradli czy coś, ale jest ich nieskończenie wiele i nie możemy ich tak finalnie rozwalić do końca, nie? Tylko po prostu niszczymy jednego po drugim, a widzicie, już następny się z przodu pojawił, więc moim zdaniem jest to takie, no, przeciętne. Jest to, myślę, że taki nowy sposób do grindowania tutaj w tej grze, gdzie tego grindowania jest tutaj naprawdę dużo. Szkoda, bo ja bardzo wyczekuję tego trybu, takiego prawdziwego trybu policyjnego, gdzie masz swój radiowóz, czy nawet motocykl policyjny. Jakie to było zajebiste w The Crew 1, że miałeś swój motocykl policyjny i goniłeś motocyklem jakiś super sportowy samochód i wiesz, i miałeś jakąś tam przewagę na zakrętach, albo lepiej samochody. Po prostu genialne to było. Szkoda, że tutaj zrobili coś w rodzaju takich takich popisowych numerów, które musimy zrobić i nagrać dla jakiegoś studia telewizyjnego, które robi filmy akcji. Tak to mniej więcej wygląda fabuła tego dodatku. No i dostaliśmy oczywiście szereg różnych nowych rzeczy, nowych samochodów policyjnych. Widzicie, ja już mam tutaj tego Dodge'a, nawet nie wiem skąd on mi się pojawił w moim ekwipunku. Chyba jak kupowałem pakiety tych samochodów nowych, to on gdzieś tam w którymś tym pakiecie był, albo jego się po prostu dostaje jako taki samochód początkowy. Nie mam pojęcia, skąd go mam. Serio. Wiem, że mam to Veneno. I jeszcze sobie jedną fajną rzecz ogarnąłem, bo patrzcie. Mamy ten tunik kosmetyczny, no nie? I załóżmy, że chcemy sobie wziąć jakiś samochód. Co my tu mamy? No, powiedzmy, że Acura NSX. Wiesz, wchodzimy sobie w personalizację i tutaj mamy części kosmetyczne. Nie wiem, czy do tego samochodu akurat to będzie. No tak, mamy tutaj oczywiście koła do wymiany, możemy sobie to wymienić, możemy sobie wymienić dym. Są oczywiście nowe te rzeczy, na przykład taki nowy ogień z rur wydechowych, zaraz wam pokażę, jak wygląda.
Mamy tutaj jeszcze inne takie oświetlenia, mamy nową szybę sobie odblokowałem, której tu akurat nie widać, bo jest zamalowana. Ale mamy, zobaczcie, kogut na dachu. Możemy sobie ten kogut zamontować i zobaczcie, jak wybiorę sobie ten samochód. O, wybierz. Weźmiemy sobie tą Acura NSX, to zobaczcie, faktycznie ten kogut jest na dachu. Jest to kolejny element, taki dosyć wyróżniający się na tle innych, element samochodu, który widać. Ej, wziąłem sobie tą szybę, ale ona mi mryga. Nie wiem, czy to widzicie na filmie, ale ona mi mryga w te gwiazdki. Chyba jakiś glitch jest albo coś. W każdym razie możemy sobie trąbikiem włączyć te koguty. Nie mamy co prawda klaksonu. Nie, tego takiego policyjnego. Możemy sobie klakson policyjny włączyć, ale nie mamy tej takiej stałej syreny policyjnej. Jak wejdziemy sobie w personalizację, jeśli macie w trąbikach, tutaj chyba policyjny jest, o, jeśli macie w trąbikach klakson policyjny, to oczywiście możecie sobie wtedy samochodu używać jako takiego wozu policyjnego. I opcja jest taka, że co? A to jest na drift, dobra, ja się zastanawiam, o co chodzi. Czekaj. O, i teraz cały czas cisnę sobie klakson, dzięki czemu mam tak jakby samochód policyjny, nie? Mam syreny i ten. Albo może... A, czekaj! Uuu, ale fajne! Czekaj, to jest... Fajna rzecz się zrobiła. Jak zainstalujesz sobie klakson policyjny i te koguty na dachu, to nie musisz trzymać trąbika i cały czas ci robi się ten dźwięk i dodatkowo robią się te światła na dachu. Znaczy, jedna rzecz, te światła na dachu akurat do tej Acury no nie pasują za bardzo, prawda? Fajniej by było, jakby były takie jeszcze do wyboru sportowe światła, ale póki co w tych częściach, w tych takich rzeczach do kupienia kosmetycznych, no nie ma tych świateł takich, powiedzmy, bardziej sportowych. Więc no trzeba się zadowolić tymi i raczej będziemy je instalować do samochodów takich, no raczej takich zwykłych, nie takich super sportowych. Czekaj, pakiet powitalny. I tu mamy różne pakiety i... Aha, faktycznie kupiłem w tym pakiecie razem z Veneno, kupiłem sobie tego Dodge'a. To już wiem, skąd go mam. Tutaj jakieś... coś mam jeszcze, tutaj do driftowania to nie. I kupiłem sobie jeszcze Ferrari Pista. Specjalnie mówię w ten sposób, żeby algorytm YouTube'owy mnie wykrył, że ja przeklinam. Ale mam to w to Ferrari. I zobaczcie, tutaj mamy sobie ten kogut na dachu. Możemy sobie to zainstalować i wtedy nasz samochód zyskuje taki kogut po prostu, nie? Ale jak połączymy to z klaksonem policyjnym, co mnie zaskoczyło, to mamy autentycznie dźwięk i syreny. Syreny i sygnał świetlny. O, może sygnał dźwiękowy i sygnał świetlny. Już wiecie, o co chodzi. Jeszcze jedna jest rzecz. Nie do każdego samochodu da się to zainstalować. Na przykład, ja mam sobie Bugatti policyjne. Ktoś kiedyś zrobił, jakiś gracz zrobił świetne malowanie do tego Bugatti. Bardzo mi się podobało i cały czas z tym malowaniem policyjnym sobie jeżdżę. Czekajcie, tylko muszę trafić na Bugatti. O, tutaj mam też policyjne R8. Zobaczę, czy do tego da się włożyć te światła. Chyba tak. O, mamy. No ale zobaczcie, jak to wygląda, nie? No nie jest to ładne. No jest to takie... no nieładne, delikatnie mówiąc. Ale współgra to z klaksonem tym policyjnym, więc jest to fajna sprawa. Jak wybiorę sobie Audi R8, no zobaczcie, auto takie super opływowe, szerokie, fajne, nie? A tutaj takie brzydkie. I zobaczcie, to oświetlenie w środku nam się też świeci. Podejrzewam, że przeszkadzałoby to trochę w jeździe, no nie? No ale to jest The Crew, zobaczcie, tutaj światła przednie też nam za bardzo nie działają, nic nam dookoła nie oświetlają, tylko one sobie tak po prostu są. Szkoda trochę, że to oświetlenie w The Crew działa tak, no, słabo, nie ma co ukrywać, nie? Mogłoby być lepiej pod tym względem. No i myślę, że te takie dodatkowe koguty, jak na przykład mam w Veneno, ojej, niepotrzebnie wyszedłem. A zobaczcie, tutaj mam takie fajne malowanko do Bugattiego. No ktoś po prostu genialnie to zrobił, strasznie mi się podoba. Ale na przykład do Bugattiego już tych kogutów może nie być, nie? Mam tylko ten klakson policyjny. Możemy sobie dać, o, takie... A faktycznie to nie jest glitch z tymi gwiazdkami, one po prostu mrygają.
Ciekawe, ciekawe. No i do Bugattiego nie mogę sobie dać już tego takiego koguta, co akurat nie jest takie smutne, no bo widzieliście, jak wygląda ten kogut, nie? A fajnie by było, jakbyśmy mieli jeszcze możliwość do kupienia sobie koguta, takiego jak mamy w tym Veneno. Zobaczcie, jaki fajny jest tutaj kogucik na dachu. I wygląda to fajnie i tutaj nawet nie możemy nic zmienić, nie? A tak, jeśli chodzi o te takie rzeczy wizualne tutaj, to te możemy zmienić, te kosmetyczne, ale części ozdobne tutaj w Veneno no nic nie zrobimy. Ale możemy, zobaczcie, wybrać sobie inny wzór, jeśli chcemy, na Veneno. Tutaj mamy kilka rzeczy do dyspozycji. No, prawdopodobnie będą to rzeczy policyjne, ale nie zawsze. Gracze naprawdę są mega, mega pomysłowi i robią dużo, dużo fajnych rzeczy do dekru, jeśli chodzi o te malowania. I na pewno każdy z was znajdzie coś dla siebie. O, mi się na przykład podoba coś takiego. Za 22 tysiące. Ciekawe, czy jak ja płacę tą kasę, to czy gracz dostaje tę kasę dla siebie? Bo jeśli tak, to ja chyba zacznę robić malowania i się wzbogacać, nie? Mamy takie jeszcze oponki, ja teraz chyba wszystkich nie kupowałem, ale posprawdzamy sobie różne rzeczy, sobie tutaj możemy poinstalować. Mam takie neony śmieszne, powygrywałem sobie kiedyś, dużo grałem w The Crew, to te wszystkie rzeczy sobie powygrywałem w submitach. No i Veneno wygląda sobie tak po przeróbkach, powiedzmy takich maksymalnych. Aha, jakie części ma Veneno domyślnie, to pewnie... No takie, czyli nic nadzwyczajnego, nie ma tutaj takich części złotych, tych takich premium, nie? Że można było od razu tym samochodem wymiatać, tylko trzeba je jeszcze będzie stuningować sobie, żeby ten samochód był jakoś tam dobry. Ale powiedzmy, że chcę tym Veneno sobie polecieć, na przykład jakiś wyścig tutaj, czy ty pogoń, czy coś takiego. I patrzcie, zmienia mi na Dodge'a, a ja bym chciał przełączyć pojazd. Jak chcę sobie wziąć? Nie mogę wziąć, muszę wziąć tego Dodge'a. A czemu nie mogę wziąć Veneno? Veneno to bym porobił tam, nie? A, jeszcze sprawdzimy sobie, czy są jakieś samochody policyjne do kupienia normalnie u dealera samochodowego. Powinny być raczej. No i tutaj znowu robimy to samo, czyli ścigamy tych bandytów. Wyeliminować. To jest fajne, że jak na przykład jednego stukniemy i on po naszym stuknięciu uderzy w coś innego, to się też jeszcze dodatkowo niszczy. To jest bardzo w porządku. Natomiast jak kogoś uderzymy i lekko go wyprzedzimy, no to on tam z tyłu znika, a z przodu pojawia się nowy przeciwnik już z pełnym zdrowiem, więc warto raczej dbać o to, żeby rozwalać tych z tyłu i dać się trochę wyprzedzić. Wiesz, no jest to takie trochę sztuczne dla mnie. No. Spodziewałem się raczej takiego dopracowanego trybu multiplayerowego, gdzie będziemy mogli rozwalać jakichś przeciwników, bo ja zarówno lubiłem grać jako policjant, jak i ten uciekinier i często po prostu zamieniałem się rolami. Czy to chciałem grać tym, czy tym, to sobie tak grałem. Mam nadzieję, że jeszcze do The Crew dodany zostanie ten tryb policyjny, bo to naprawdę było bardzo fajne. Ok, tu musimy rozwalić jeszcze czterech bandytów. Widzicie, że im mocniej uderzymy, tym szybciej z nimi kończymy, to jest oczywiste. Pyk. No i skończony jest, tak? Dobra. Pyk. Widzicie, że tutaj gdzieniegdzie, tu i tam są porozmieszczane różne kamery, jakieś chopki, jakieś takie różne rzeczy. No to one mają jakby nas nagrywać podczas tej akcji. To jest taka właśnie fabuła związana z tym trybem, nie? Że naszym zadaniem jest pokazać się od tej najlepszej strony. I to nie jest jedyny tryb, jaki będzie... ale poleciał. Nie jest jedyny tryb, jaki będzie dostępny, bo będą też różne sezony tej nowej aktualizacji. I obecnie jesteśmy w takim pierwszym sezonie, który będzie tam trwał ileś miesięcy, chyba miesiąc albo dwa, czy coś takiego. Musicie sobie sprawdzić, bo nie pamiętam dokładnie. I potem będzie coś zupełnie innego. Chyba też nowe jakieś tryby, jakieś nowe samochody, jakieś nowe rzeczy i mam nadzieję, że pojawi się ten taki bardziej sportowy kogut do wyboru, żebyśmy mogli go zamontować do Hyper Autek. Wtedy do... Możesz ty, do mojego Bugattiego bym sobie go zainstalował. Patrz, nie dał się tutaj rozwalić. Czemu? Ej, powiedzcie mi, czemu nie działają tutaj światła w The Crew, te przednie? One nic nie oświetlają z przodu, no.
Znaczy, ta gra jest w nocy dosyć jasna, ona tak automatycznie się rozjaśnia i wiesz, dużo rzeczy widać, to jakoś tam bardzo nie przeszkadza, no ale wolałbym jednak, żeby jednak coś te światła działały, mi to tak drażni trochę. Okej, zdobyto 20 sztuk gwiazdek moto czegoś tam. I to też tam możemy na coś wykorzystać, to nam się tam chyba jakieś rzeczy odblokowują. W ogóle ja mam strasznie mało tej normalnej gotówki, a sporo mam tej niebieskiej. I tu mamy coś takiego jak motor pass, właśnie odblokowałem jakiś przedmiot. Nawet dwa, zobaczcie. Ciekawe. I tutaj się odblokowuje parę rzeczy kosmetycznych, które normalnie trzeba kupować za realną kasę albo je jakoś zdobywać. I to jest spoko. Tu mamy jakieś wyzwania sezonowe, które robią nam się automatycznie, jak robimy pewnie jakieś tam wyzwania związane z tym nowym trybem, no nie? Tu mamy zdobądź premium. O, można sobie... ja to chcę, zobaczcie. I co mamy tutaj? Mamy korwetę i mamy tego Super Snake'a policyjnego. I zobaczcie, ile dodatkowych... Ej, chcę to. O, ja właśnie tego szukałem, zastanawiałem się, gdzie jest ten drugi pakiet policyjny, on był ukryty tutaj. Dobrze, i teraz mamy tego interceptora, Shelby GT500. Uuu, jaki hełm! Klasyczny kogut, ale super! To tutaj mamy dodatkowy kogut i mamy klakson współczesna syrena, na przykład do Bugatti. Mamy pakiet kredytów ekipy. Okej. I mamy szczęśliwa emotka. Aha, dobra. Pakiet gwiazdek. Okej. Pakiet baksów. Okej! Dostałem baksy, miałem mało kasy, więc to się przyda. Mamy Nitro The Chase, mamy kredyty ekipy znowu. Mamy dym, który wygląda jak trochę plemnik, no nie? Spod opon. Okej, mamy coś takiego, pakiet baksów i dodatkowo korwetę Mega Klaxon. Czekaj, go nie słyszę. Okej, i tu mamy podświetlenie i sporo tych rzeczy jest. Wow, super! Mamy jakieś oponki dodatkowe, mamy dodatkową emotkę, mamy dodatkową kasę, mamy kolejne światła policji. Ej, super! To jest super, to mi się podoba. No i spoko. Za darmo, tutaj coś mamy. Ej, ekstra. Czyli, patrzcie, jakie opony kozackie. To ja już to mam? Tu jakieś opony. To ja to wszystko chyba sobie teraz zdobyłem, tak? To ja mam strasznie dużo nowych takich rzeczy kosmetycznych chyba. Jak to jest? Aha, nie, czekaj. Patrz, Chiron policyjny jest do wygrania tutaj. To ja chyba tego nie zdobyłem jeszcze. To są fajne rzeczy. To słuchajcie, o, tutaj jest na zielono, czyli to zdobyłem. To będę miał od 19 poziomu, obecnie mam 18, więc no mam już bliżej niż dalej do takich fajnych na przykład opon, do czegoś takiego, do okularów takich, opona The Chase, okej. Ale mamy, BMW M8, ale kozak. Tego samochodu chyba nie ma normalnie w grze? Czekaj, zobaczymy, czy wśród BM-ek coś takiego jest. Ty, jest ta BM-ka, zobacz. Ale nie wiem, czy ona była wcześniej, tak? Nie wydaje mi się, żeby ta BM-ka była wcześniej. Ja jej nie kojarzę, nie poznaję jej. W każdym razie ta policyjna jest kozacka. Zobaczcie, jak fajnie poszerzona jest. Tak, będzie trzeba ją zdobyć jakoś. Tu jeszcze są jakieś inne BM-ki, ale te to tam poznaję. Nie wiedziałem, że tu jest M8 już w grze. Możliwe, że została dodana z tą aktualizacją. Dobrze, to teraz sobie to porobiliśmy. I wydaje mi się, że warto robić te tryby i zdobywać poziomy, bo są fajne rzeczy i może uda się tego Chirona nawet jakoś odblokować szybciutko. Aha, i zobaczcie, tutaj mamy ten motor pass. To jest jedno, nie? I całkowicie oddzielnie nabija nam się tutaj na historii. Odnabijają nam się tutaj rzeczy i też jakby zdobywamy poziomy tak jak to było wcześniej. Więc to jest coś w tym rodzaju, tylko jakby oddzielna kariera, można powiedzieć, nie? W tym motorpasie. I zobaczcie, że to się chyba odnowi za 47 dni, czyli za 47 dni kończy się ten czas tego pierwszego sezonu chyba, nie? Tak to chyba rozumiem.
to mamy kupione. Ja sobie teraz szybko... Aha, mogę sobie jeden poziom kupić za 10 tysięcy tych niebieskich punktów. To raczej zrezygnuję z tego. Okej, to jeszcze sobie zobaczymy, jakie są kosmetyczne rzeczy. To jest mój najnowszy chyba samochód. Nie wiem, czy można go normalnie kupić. Nie widziałem go w salonie samochodowym. Kupiłem go za te niebieskie punkty. I nie wiem, czy można go normalnie zdobyć. Natomiast teraz mam nowe rzeczy kosmetyczne. I mam ich sporo. Nie wiem, gdzie są te opony. Co tam miałem? Aha, bo to były takie jakieś zwykłe. O, coś takiego, coś na kształt tego, nie? Możemy sobie... dodać, ale mi bardziej do Ferrari pasują takie szerokie kapciory. O, to chyba jest też nowe. Proszę bardzo, dym spod opon, ten, w co mówiłem, że wygląda jak plemnik. Tu mamy takie gwiazdki i tu mamy, zobaczcie, jak to wygląda, ej, superowo. I mamy jeszcze coś takiego, do samochodu policyjnego na przykład. I tu mamy nowy klakson, mega klakson to się nazywa. Współczesna syrena na przykład. Weźmy sobie ten mega klakson. I zobaczcie, tutaj jest w ogóle źle to przetłumaczone, bo zamiast na przykład klaksony, to jest przetłumaczone rogi. Po angielsku horn znaczy klakson na przykład, nie? Ale też można to przetłumaczyć tak w wolnym tłumaczeniu jako rogi, bo to też są rogi. Dalej tego nie poprawili, nie wiem czemu. Bierzcie się do roboty, ludzie. I części ozdobne, tutaj pisty, tutaj za dużo nie można chyba zmienić, a trochę tam jest jakiś pierdółek. Oczywiście felgi można, tam zaciski. Ja tego nie wiem, czy będę robił, bo samochód jest ładny już na samym starcie. Wybieramy ten samochód i posłuchajmy nowoczesnego klaksonu policyjnego. Uwaga. Nie, to ja wybrałem chyba ten mega klakson. Dobra, teraz dym spod opon, pozobaczcie sobie to. Dym spod opon wygląda tak, ale kozak. Najlepiej mi się podoba to malowanie, to ten neon jakby spod spodu. Z tyłu mamy napis, tutaj mamy taki jakby efekt prędkości, że szybko jedziemy, ale w takim poklatkowym stylu, jak na przykład, nie wiem, czy oglądaliście gameplaye albo graliście w nowego Spidermana Miles Morales. Tam jest taka specjalna skórka, która sprawia, że nasz bohater jakby tak poklatkowo się porusza. To jest coś na kształt tego, podoba mi się. Dodatkowo odblokowaliśmy sobie nowy taki kogucik, który można instalować niestety nie na wszystkie samochody, chyba na te egzotyczne, to raczej odpada, na tych hypercary. Tutaj tego nie będziemy raczej mieli. Ale na takie jakieś muscle car, czekaj, bo ja mam tutaj filtr zły wybrany. Weźmy sobie na przykład Street Race, tutaj na pewno będziemy mogli sobie zainstalować. Nie do wszystkich, ale podejrzewam, że do większości samochodów, które mają dach. I proszę bardzo, mamy. I zobaczcie, teraz mamy sobie coś takiego ekstra. Tutaj mamy ten stary, który jest brzydszy, a tu mamy coś takiego. I teraz jak weźmiemy sobie współczesną syrenę i sobie wyjdziemy, to na przykład będziemy mogli mieć już Mitsubishi takie typowo policyjne, nie? Można powiedzieć. Ekstra! I zobaczcie, nacisnąłem i znowu nie naciskam tej gałki i samo mi trąbi. Super sprawa, podoba mi się. Mamy współczesną syrenę. Możemy sobie każdy samochód zrobić na, powiedzmy, taki radiowóz, a na pewno jakieś tam malowanie do tego samochodu jest takie policyjne. Wypadałoby, żeby jeszcze... Chyba jest jakiś motocykl policyjny, nie? Też w tej aktualizacji. Ale nie jestem pewny, jaki się pojawił. No dobra, to teraz sprawdźmy sobie korwetę policyjną, bo oczywiście też taka się pojawiła. Ja w ogóle miałem bzika na punkcie policyjnych malowań i do jakiegoś samochodu było policyjne malowanie, to od razu sobie je zastosowałem. I na przykład mam Aventadora w dubajskiej policji, mam 918 Spider w dubajskiej policji zrobiony, mam fantastycznie z wykonanego Bugattiego w stylu policyjnym. Okazuje się, że korwetta policyjna jest w Street Race, zobaczcie sobie. Znajduje się w Street Race, nie jest w hypercarach. I mamy jeszcze tego Mustanga, ole kozak! Ole kozak, zaraz go wezmę. Czekaj, coś tu jeszcze mam takiego nowego? Przydałby się jakiś motocykl policyjny.
O, zobaczcie, tutaj na przykład mam jakiś samochód policyjny. Tak, wiecie, całkowicie dla beki. O, tutaj mam Diablo policyjne. Tu mam, o, GT500 policyjny, proszę bardzo, tylko ten taki, powiedzmy, chyba starszy i zwykły. Tutaj mam to Audi policyjne z tym kwaśnym kogutem. A właśnie, teraz skoro możemy sobie zainstalować ten drugi kogucik, to on chyba będzie bardziej pasował do tego Audi, nie? Zobaczcie. O, to już jest lepsze. I tak kwaśno trochę, no ale lepiej niż tamto, no nie? Dobra, to teraz bierzemy sobie po kolei. Najpierw weźmiemy sobie tego GT500 nowego, który wygląda sobie tak. Jaki kozak! Możemy sobie zrobić personalizację, na pewno już są jakieś wzory do niego, ale ten, który mamy teraz, jest ładny, podoba mi się, zostawię go sobie, damy sobie jakieś takie opony, albo może jakieś takie szalone czy coś. O! Patrz, mamy nawet takie specjalne policyjne. Dym spod opon możemy dać, nawet taki, możemy sobie... O, coś takiego dać, taki efekt nitra, możemy dać sobie taki neonik, ale genialny, albo możemy dać taki neonik. Kurde, ale fajne to jest. I tyle, bo tutaj nie możemy zmieniać tych, wiecie, świateł na dachu, nie? Dobra, wychodzimy i wybieramy samochód, on chyba nie jest jakoś tam mocno stunigowany. Patrzcie, jak to wygląda. Palimy kapcie, uwaga. Taki sobie dym teraz dałem. Nitro. Ło, kozacko. Ej, to jest szalona gra. Tutaj można naprawdę w szalony sposób zrobić sobie te samochody. I... No i wygląda to nieźle. Wygląda to naprawdę nieźle. Ten samochód, nie? Dodatkowo jeszcze mamy tą Corvette, która ma silnik montowany centralnie. To chyba słyszeliście o tym samochodzie. To jest samochód też z tego pakietu. Sprawdźmy go sobie. Tamtym się kawałek przejechałem. Chyba dlatego nie mogłem brać udziału w tamtych zawodach wcześniej. Dlatego, że miałem samochód. Chciałem tym Veneno jechać. A to Veneno jest z klasy Hyper. A my musimy do tamtych zawodów mieć samochód z klasy Sport. I do tego są właśnie te dwa samochody policyjne. Czyli Corvetta oraz... Kurde, tutaj jeszcze nam będzie coś brygać. Wszędzie będzie brygać na tej Corvette, no. Więc od tego mamy to GT500 i Corvette C8. I tutaj zrobiliśmy sobie takie światełko. No, samochód jest wolny, nie jest ulepszony. Jestem zaskoczony, że Corvette C8 jest w klasie sportowej, bo to auto już zahacza osiągami o takie hyper auta. A tutaj proszę bardzo, klasa sportowa. No nie przeszkadza mi to. Jeszcze jedna rzecz, czekaj, musimy sprawdzić jedną bardzo ważną rzecz. Czy da się wymienić klaksony w tych samochodach policyjnych? Nie da się, czyli mamy ten taki stały klakson, którego nie da się zamienić. Weźmiemy sobie jeszcze ten nowy efekt z układu wydechowego. Zobaczymy, co on robi. Zobaczymy, co on robi. Uwaga. Okej, wygląda ciekawie. To są takie jakby gwiazdki albo coś. Wow, ale ta... Ej, powiem wam, że ta Corvetta naprawdę fajnie się prowadzi, chociaż jadę w sumie też, no nie za szybko, nie? Bardzo łatwo, ale to może dlatego, że przed chwilą grałem w Need for Speed'a i takie mam wrażenie, jakby samochód był łatwy w prowadzeniu, nie wiem. Aha, w środku jak to wygląda, no właśnie, pewnie też jesteście ciekawi, co my tutaj mamy. Wygląda sobie tak, nie mamy żadnego dodatkowego monitorka policyjnego albo czegoś takiego. Smutno trochę, nie? Że jakby nie zadbali o tych graczy, którzy chcieliby zobaczyć policję, taką stuprocentową, gdzie faktycznie będziemy mogli ścigać innych graczy, no. Nie zadbali o mnie, to było takie moje skryte marzenie, żeby ścigać innych graczy, albo być ściganym przez innych graczy. To by było takie fajne urozmaicenie od tego grindowania, szukania, wiecie, części do samochodów, czy branie udziału w tych submitach i tam grindowanie tych najlepszych wyników. I taka fajna też odskocznia od, wiecie, wszystkich wyścigów, niewyścigów. Coś takiego innego, przy czym moglibyśmy się, myślę, że wyluzować. A przy okazji na pewno coś tam zarobić, nie? Jakąś tam gotówkę w grze, czy coś takiego dodatkowego.
No, żałuję trochę, że tego nie ma. Aczkolwiek aktualizacja jest fajna i zobaczcie, The Crew 2 zostało wydane w 2017 roku, pojawiło się na rynku i od tamtej pory do gry trafiło bardzo dużo różnych nowych rzeczy i cały czas gra jest rozwijana, chwali się to, zupełnie tak jak w Fordzie też, Fordza jest cały czas rozwijana. No może teraz już trochę przystopowali z tym rozwijaniem, może już skupili swoje siły bardziej na budowaniu nowej gry z Forza Horizon, czyli piątki. W każdym razie, no, będzie ciekawie. No myślę, że byłoby ciekawiej tutaj w grze, jeśli by dodali faktycznie takie pojedynki samochodowe, aczkolwiek ja się trochę pobawię na pewno w zdobywanie tych wszystkich takich kosmetycznych pierdółek, bo mi się to podoba, a póki nie jest aż tak bardzo trudno, to myślę, że podołam. Boli mnie tylko też jedna rzecz, że nie możemy na przykład przez jakiś tam tuning zrobić sobie specjalnego samochodu policyjnego. Czyli na przykład kupujemy sobie takiego Bugattiego Divo i pomyślimy sobie, a ja chcę, żeby ten samochód był policyjny. Instalujesz mu kogut na dachu i to już sprawia, że ten samochód staje się policyjny, nie? To by było takie bardzo fajne, jakbyśmy mogli coś takiego zrobić. No ale niestety jest jak jest i nie możemy sobie z takiego zwykłego samochodu zrobić samochodu policyjnego. I musimy kupić specjalny samochód lub go zdobyć, żeby móc robić, powiedzmy, jakieś tam konkretne wyniki. Nie podoba mi się rzecz, czekaj, bo tutaj chyba nie możemy chyba w tym motorpasie zdobyć normalnie tej Corvette i tego GT500, dobrze powiedziałem? Nie ma go tutaj, zobaczcie. A jest, czekaj, pomyliłem się, zobacz, jak zdobędziesz 13 poziom, to masz Corvette, okej. Okay. I jak zdobędziesz pierwszy poziom, to masz GT500. Także lekko można sobie to zdobyć. Ja sobie to zdobyłem wcześniej, bo sobie wydałem te punkty moje niebieskie, żeby zobaczyć, żeby wam też pokazać, co tutaj jest dostępne do tego, powiedzmy, 18 poziomu, nie? Ale na pewno się chwilę tutaj pobawię w zdobywanie tego wszystkiego, bo zobaczcie, fajne rzeczy tutaj są. Tutaj jakieś nitro dyskotekowe w ogóle. Tutaj mamy, co to jest? Takie coś tutaj, takie opony. Fajne jest to też w The Crew, że możemy sobie to wszystko, wiecie, posprawdzać. I od razu to się nam pojawia ta rzecz na samochodzie, którym aktualnie jeździmy, nie? To jest ekstra. Tutaj jakieś takie opony z czerwoną kreską na środku. Tutaj jakieś takie szyby mamy. Tu mamy jeszcze taki neon śmieszny. Tu oczywiście był... Oh damn! To jest to, na co narzekałem. Zobaczcie, są te światełka policyjne, takie sportowe do zainstalowania. Tylko trzeba mieć 50 poziom i na 50 poziomie dostajemy też strój policyjny. Także myślę, że warto o to zawalczyć. Podejrzewam, że nie jest tak łatwo to wszystko zdobyć i te wszystkie rzeczy, które tutaj są, że nie jest tak łatwo te poziomy sobie ogarnąć. Ale będę próbował, będę się bawił, będę grindował. A was zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, na razie. Hejas.